Hejka, kochani! Dzisiaj otworzymy sobie kolejny kalendarz adwentowy. Jest to kalendarz z Revolution. You are the Revolution. Taki tytuł jest kalendarza, chyba. Kalendarz dostałam na stronie Kokolity. Jest to drogeria internetowa z kosmetykami. Więc jeżeli chcielibyście sobie coś zakupić, to macie mój kod zniżkowy, no z którym oczywiście macie zniżkę i macie coś taniej. Taniej macie kosmetyki, także możecie robić śmiało zakupy. Tym razem kalendarz jest 25-dniowy, czyli 25 okienek, 25 super niespodzianek. Razem sobie dzisiaj przeżyjemy tą przygodę odkrywania każdego pudełka po kolei. I zanim zacznijmy, jeżeli mój kanał i moje filmy Ci się podobają i chociaż troszeczkę nie lubisz, to zostaw tutaj subika i łapkę w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. I jeżeli Cię nie ma, a chciałbyś bardzo być na mojej grupce Ziomalki Klaudii, to możesz się tam dodać. Jedyny warunek dodania się do niej jest obserwacja mnie na TikToku, Instagramie i na YouTubie. I naprawdę nie wiem ostatnio, co się dzieje z moim bronzerem na czole, ale robią mi się mega wielkie plamiska. Nie wiem od czego to jest, dlaczego tak się dzieje, no trudno, także sorry, musicie przeżyć ten widok. Ja jakoś sobie z tym radzę, także Wy też musicie. Po otwarciu kalendarz prezentuje się mniej więcej tak, i właśnie mi wypadło wszystko, także muszę to z powrotem powkładać. Numer jeden, jest to jedno z większych pudełeczek i w ogóle wygląda niczym lusterko. I jest to coś bardzo lekkiego. Szminka! I w okienku numer jeden mamy taką różową szmineczkę albo pomadkę, która wygląda całkowicie zwyczajnie i normalnie. Jest to taki beżowy róż. Nie będę robiła swatchów, ponieważ prawdopodobnie będę się chciała pozbyć niektórych kosmetyków i nie chciałabym, żeby one były używane. Okienko numer dwa, już troszeczkę mniejsze. I tutaj jest coś, co nie chce wyjść. Wyłaź, wyłaź. O, jest to brązowy, jest to jasno brązowy cień do powiek. Tak? To jest na pewno cień do powiek? Sprawdzimy, co tu jest napisane. Przepraszam, jest to jednak ciepły odcień brązu do konturowania. Okienko numer 3 mamy tutaj na rogu, jest to również coś większego. Lustereczko, proszę bardzo, takie malutkie, zgrabne lustereczko z literką R, niczym Revolution. Okienko numer 4 prezentuje nam coś, wow, ale to jest długie, patrzcie, to ma 30 cm. Śmiesznie to wygląda. To jest pewnie jakaś kredka albo coś. Nie wiem, pędzel do malowania chyba na płótnie. O, patrzcie, zgadłam, pędzel. Jest to pędzel do... Ale jaki mały. Patrzcie, jakie pudełko. Czy jest to drugi? Nie, jeden. Patrzcie, jakie pudełko, jaki pędzel. Po co aż takie duże pudełko? Okienko numer 5 prezentuje nam coś już bardziej mniejszych gabarytów i jest to brązowa kredka. Akurat brązowe kredki ja bardzo lubię, bo mi się przydają często na przykład do brwi. Okienko numer 6. Również coś większego. Obstawiam, że jest to większy pędzel tym razem. I jest to, moi drodzy, błyszczyk w takim bardzo jasnym, różowym kolorze. Nie widzę numerka 7. To musi być 7. No dobra, to otwórzmy znów coś drugiego. Maluteńki pędzel do, na przykład, do cieni. Proszę bardzo. Okienko numer 8. Coś większego. I co to jest? O, pomadeczka, szmineczka w kolorze brązowym. Bardzo lubię taki kolor. Taki pomarańczowy, jasny, rudy, beż. I pudełko numer 9. Jest to znów... O, coś ciężkiego. Myślałam, że pędzel, ale chyba jednak nie. To nie jest korektor, ale baza pod oczy, do oczu. Okienko numer 10 prezentuje nam coś lekkiego. To jest żel do brwi, jak szczoteczka nam tutaj wskazuje. Taki mini baby żelik do brwi. Okienko numer 11, również coś, w sumie nie wiem. Jest to kolejny błyszczyk, tym razem taki pozłacany. Przepraszam bardzo, to nie jest błyszczyk, to jest cień do powiek mokry, także bardzo fajnie. Okienko numer 12, wydaje mi się, że to będzie kolejny cień do powiek lub coś w tym stylu. Znów jest tak zapakowany. Kolejny cień do powiek, tym razem taki jasny. Ej, ten jest całkiem fajny. Lubię takie biało-srebrne, nie wiem, świecące się kolory, wyglądają przepięknie. Także chyba ten sobie kolorek zostawię, bo jest no boski, uwielbiam takie. No. Okienko numer 13, tym razem mamy błyszczyk. Taki przezroczysty z drobinkami. Okienko numer 14, jest to coś większego. O, jakaś mini paletka. Otóż to jest to paletka, wydaje mi się, że to jest paletka do konturowania, bo są różowe i brązowe odcienie, dokładnie jeden brąz i drugi taki pomarańczowy, bardziej taki przeskwiniowy. I to jest dokładnie z różami, ale nie różami kwiatami, tylko różami do makijażu. W sumie to bym użyła bardziej jako bronzer, no ale co kto lubi. I numer 15. Małe pudełeczko, czy jest to cień, czy jakiś puder, czy to jest rozświetlacz? Dokładnie tak, jak myślałam, jest to rozświetlacz.
Taki bardzo jasny złoty odcień. Okienko numer 16. I to jest coś do brwi? Co to jest? Co to jest takie jasne? O Jezu, co to jest? To jest kredka do brwi, ale dlaczego jest taka jasna? Czy to jest jakiś wosk? W każdym razie jest takie coś do brwi. I to jest jasne i w ogóle nie daje żadnego koloru. Wygląda jak jakiś balsam czy wosk do brwi, żeby się one trzymały. Nie mam pojęcia. W każdym razie to jest coś do brwi. Okienko numer 17. Mamy bazę pod makijaż. W takim pojemniczku jak na błyszczyk na przykład. W okienku numer 18 jest jakaś kredka, widzę. Na razie nie chce mi się wydostać. I w okienku numer 18 mamy taką różową konturówkę. No coś takiego. Moim zdaniem nic specjalnego, ale jest. Proszę bardzo, jak ktoś lubi spokój, ja za konturówkami osobiście nie przepadam, ale wiem, że mogą być całkiem pomocne dla niektórych. I to było w pudełku numer 18. Okienku numer 19. O, kolejne zawiniątko. Uwielbiam odpakowywanie tego. Tym razem jest to lipstick, czyli coś do ust. Błyszczyk, pomadka w płynie. W takim różowo-fioletowym odcieniu. W okienku numer 20 pomadka tym razem bardziej brązowa. Ciekawe, czy one są matowe, bo jeżeli matowe, to spoko. Tak, są matowe, mogą fajnie wyglądać na ustach. Znów mój ulubiony kolor, także tą chyba sobie też zachowam, bo wygląda całkiem cool. I w pudełku numer 21 jest mini gąbeczka. Patrzcie, jaka słodziutka. Taka bardzo, bardzo mini. W odcieniu delikatnego różu. W okienku numer 22, które również jest jakoś dziwnie lekkie, jest jakaś kredka. Znów konturówka, jest to konturówka kolejna do ust. Tym razem bardziej mocnym różowym. Taka bardziej bym powiedziała nawet fuksja. A nie, tutaj się wydaje taka delikatna już. Ale to zatyczka wydaje się mocna. Okienko numer 23 prezentuje nam lip scrub, czyli to jest peeling do ust. Okienko numer 24 prezentuje nam zwykłą czarną kredkę do oczu. Nic specjalnego, zwykła czarna kredka, także nie będę się na nią rozwodzić. Jest to ostatnie okienko i jest to paletka cieni z takimi nude beżowymi odcieniami. Najbardziej podoba mi się ten złoty, bo się mega rzuca w oczy. No w ogóle wszystkie błyszczące mi się najbardziej podobają. Tak, reszta jest spoko, ale te błyszczące wygrywają, zwłaszcza ten złoty i ten biały jest mocny. No ten też jest spoko. Także ostatnia, największa rzecz była w okienku numer 25, jest to paletka z Revolution. Koniecznie dajcie znać, która rzecz z tego kalendarza podobała się Wam najbardziej. Jeżeli chcecie, abym otwarła więcej kalendarzy albo macie jakieś fajne pomysły na film, to możecie napisać je również w opisie. Pamiętajcie też o kodzie zniżkowym na zakupki w Kokolicie, gdybyście chcieli. No i jeżeli mój film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subika. Będę bardzo wdzięczna i będzie mi bardzo miło. Pamiętajcie również, wiadome, o grupce na Facebooku Ziomalki i Klaudii. I to już by było na tyle, ja się już z Wami żegnam i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Pa!